Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, przede mną karczek. Taki piękny, duży. I z niego zrobimy szaszłyki. Ale takie szaszłyki, jakich jeszcze nikt nie jadł do tej pory. Tylko ja. A więc zaczynamy. Pierwsze co, to kroimy dużo cebuli, słuchajcie. Cebulę kroimy w pół plasterki. I nie musi być cienko, nie musi być grubo, po prostu kroimy ją w sam raz. I przekładam od razu do miski. Proporcje, słuchajcie, średnio na kilogram mięsa, pół kilograma cebuli. Cebuli będzie się na początku wydawało bardzo dużo, ale ona zmięknie. Cebulę mam pokrojoną. Teraz posiekamy kilka ząbków czosnku. To jest tak, wiecie, marynata po męsku, nie? Tam jakaś z cukrem amerykańska. To jest prawdziwa słowiańska marynata, nie tam, wiecie, jakieś tam cuda na kiju. Pierdą, endą. I wrzucamy do cebuli. Tutaj mam tymianek świeży i rozmaryn. Ciechamy. I do miski. Teraz tak, wsypuję pieprz ziołowy. 2 łyżki czubate soli. 1 łyżkę cukru. I porządnie wygniatam. Gniotę kilka minut, aż cebula będzie wilgotna. I to jest robota dla prawdziwych twardzieli, jeżeli chodzi o cebulę i oczy. I o łzy. Tomek płakał, jak karkówkę przyrządzał. A widzicie, zobaczcie, taka miazga się zrobiła. Przeciskamy przez palce i z daleka od tego zapachu, bo mówię wam, daję po oczach, że hej. Gdy już porządnie cebula jest wygnieciona, wlewamy sok z korniszonów. Tak, z pół szklanki. Wlewamy olej, który umożliwi wchłanianie się tych wszystkich smaków i aromatów w mięso. I teraz was zaskoczę. Wbijam 2 jajka. Z tymi jajkami chodzi o to, że jak już będziemy mieli mięso na szampurach, na grillu, to białko od jajek zacznie się pierwsze ścinać i nie pozwoli nam, by mięso wyschło. Soki się zatrzymają w środku. Dobra, i teraz możemy kroić mięso. Kroimy w takie 3-4 cm kostki. Zobaczcie, jaki karczek. To był najładniejszy karczek, jaki pani mi wybrała w takim firmowym sklepie niewielkim. Ta kostka nie może być zbyt drobna. Dlaczego? Dlatego, że mięso się wysmaża i później robi się skwarek. A tego też byśmy nie chcieli. Po prostu kroimy takie o kawały i już. I wrzucam do miski. To ma być szaszłyk po słowiańsku, a nie drobnomieszczański. I tak przygotowane mięso zostawiam na minimum 12 godzin w lodówce. A jak poczeka sobie 24, nic mu nie będzie. Minęło jakieś 30 godzin od momentu, kiedy wsadziłem moje mięso do marynaty i teraz możemy zacząć je kłaść na szampury i grillować. Grill już jest rozpalony, rozgrzany. Nie ma nic przyjemniejszego niż pyszne, delikatne szaszłyki z karkówki w takiej cebulowej marynacie. Uwierzcie mi, to jest niebo w gębie. Ale cebuli nie kładziemy na szampury, słuchajcie.
bo cebula będzie nam się paliła. Same mięso. I mocno nie ściskamy. Robimy coś takiego. I pamiętajmy, kratki z grilla zdejmujemy. No i możemy teraz nakładać. Zobaczcie, wyszło 5 takich szampur. Rozgarniemy trochę węgiel, tak żeby było po całości. I kładziemy. Podniosę trochę palenisko. Już zaczyna pachnieć. Teraz przygotujemy sobie cebulową posypkę na nasze szaszłyki. Oczywiście z czerwonej cebuli, bo jest delikatniejsza. Cebulę mam pokrojoną, teraz wkroję trochę natki pietruszki i lubczyku. To jest taka moja wariacja z tym lubczykiem. Uwielbiam lubczyk w każdej postaci, jak już się pojawi. Przyprawiam płatkami chili, solą, czarnym pieprzem, czerwoną słodką papryką i suszoną ciemną bazylią. Powinien być jeszcze sumak, ale tego nie mam. I wygniatam. No i moje szaszłyki są gotowe. Zobaczcie, jak wyglądają. Pięknie rumiane. A jak pachnie. I teraz obsypujemy cebulką. I oczywiście jednego musimy spróbować. Ja tutaj mam taki próbny turecki chlebek, który od 2 dni testuję, żeby porządnie wypiec, ale ten chlebek będzie do innej potrawy. Zobaczcie, wyszło nawet nieźle. Idealnie dzisiaj skomponuje się z szaszłykiem. Wow. I z chlebem. Zobaczcie. Mięso rozpływa się w ustach wręcz. Uwielbiam takie pierwotne jedzenie. To smakuje najlepiej. Niesamowite, a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i takich cudownych szaszłyków. Wow.